Co mhm. robi ideologia z człowieka? Co człowiek może zrobić w imię ideologii, jakie głupoty? Jeżeli w coś wierzy w, w historię, którą ktoś mu nadał y, już od dziecka, Człowiek robi najgorsze rzeczy, bo wierzy po prostu w historię jakieś wymyślone, że coś jest lepsze, coś gorsze, jakby prze, 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 przelatuje mu przed oczami prawdziwe życie i prawdziwa wartość, mhm. jak miłość, braterstwo. To wszystko przemija, bo jest wyższy cel, który jest bzdurą. <śmianowidł> Bohaterem dzisiejszego odcinka podcastu, musimy porozmawiać o Kinie jest filmowiec, który nie śpi, bo trzyma poziom. Reżyser takich hitów jak Roist, Wielka Woda i 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, jego najnowsze dzieło, szpiegowski thriller psychologiczny Doppelganger Sobowtur, 18 września otworzy tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni. Panie i panowie, Jan Cholubek, czołem. Czołem. To zacznijmy jak w dowcipie. Przychodzi scenarzysta filmu Sprawa Tomka Komendy, Andrzej Gołda, do reżysera filmu Sprawa Tomka Komendy, Jana Cholupka i mówi Jest sprawa! Wymyśliłem nową historię. A reżyser na to? No, reżyser na to bardzo był od razu chętny, bo Andrzej mi streścił tę historię w trzech zdaniach, bo ją się da streścić w trzech czy czterech zdaniach. I bardzo mi się spodobała ta historia od początku. To było zanim jeszcze powstał scenariusz. Okej, okay, czyli w zasadzie byłeś od samego początku związany z tą opowieścią, i dopisek współpraca scenariuszowa świadczy o tym, że też no, sporo wnosiłeś. Tak. Do e, Andrzej napisał pierwszą wersję sam e, całkowicie, więc to jest jednak w głównej mierze jego. Zasługa. Natomiast myśmy potem, ja nad tym pracowałem i też, jak wszedłem już po castingach, miałem zamkniętą obsadę, też z aktorami dużo żeśmy jakby brnęli w ich postaci, szukali odpowiedzi na różne pytania i ten scenariusz ewoluował też na tym etapie. A co było tym haczykiem w tej historii? W tym tak naprawdę logline, który został ci sprzedany, że już poczułeś więź? <laughs> Myślę, że no nie chciałbym spoilerować, aczkolwiek to chyba nie jest żaden spoiler, bo no, że po prostu ktoś komuś wykrada, wykrada y, tożsamość, y, ten ktoś drugi o tym nie wie, w pewnym momencie się dowiaduje, a ten pierwszy, co ukradł, też właściwie się trochę gubi w tym, kim jest, bo udając nieustannie y, kogoś, kim nie jest, zatraca. Po drodze samego siebie. Więc no, dla mnie to wiem, że brzmi dosyć, że to jest pogmatwane, ale dla mnie to jest bardzo atrakcyjny logline. Mhm. E, oglądając ten film, miałem nieustanne skojarzenie z takim klasykiem literatury szpiegowskiej, Johnem Le Carre, który opowiada o szpiegowaniu. Bez zbędnych atrakcji, bez Jamesa Bonda, bez super gadżetów, raczej pokazujesz BUDE i nudę momentami mm. e, wiążącą się z pracą szpiega. I ciekawi mnie, jak Ty podszedłeś do tego tematu, bo ten film wydaje się dobrze zgłębiony także na poziomie właśnie świadomości tego, o czym się mhm. opowiada. No, masz rację, chcieliśmy zrobić film, który opowiada e, o tym, że. Znaczy nie o, to nie jest główny temat, ale przy okazji o tym, żeby cię szpiegiem, nie jest taką przygodą, jak się nam wszystkim wydaje, tylko jest właśnie żmudną robotą. Czasami przez całe lata ci ludzie y, żyją, czy żyli w takim uśpieniu. Y, normalnie prowadzili życie y, 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 i nagle przychodziło zadanie. No nasz y, bohater ma tutaj zadanie, ale ono jak gdyby nie spełnia jego ambicji. Mhm. W takim początkowym uniesieniu ekscytacji, że on teraz będzie właśnie Jamesem Bondem, okazuje się, że, 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 że musi bardzo, właściwie tak biurowo, to jest biurowa robota, nie? Kopiowanie, fotografowanie i tak dalej. I on trochę się nudzi, nie? I uważa, że to, że to jest poniżej jego kompetencji. Mm -hmm. No właśnie, bo wspomniałem na początku, że to jest. Thriller szpiegowski, czyli pracujecie na matrycy kina gatunkowego, ale nieustannie staracie się poszerzać pole walki i wyłamywać się poza tę granicę. Szukacie no, czegoś no, dalej, głębiej. No tak. Ta matryca jest super atrakcyjna, bo też wydaje mi się, że w ostatnim czasie oprócz. Władysława Pasikowskiego i Jacka Stronga i powiedzmy serialu Nielegalni, mhm. to generalnie nie ma w Polsce kina Szpiegowskiego, więc dla mnie to jest od razu bardzo atrakcyjne. Jak się jeszcze pojawia, że to się dzieje w latach 70. i 80. we Francji i w Polsce, to mi już wszystkie włosy po prostu stają z ekscytacji. I jak jeszcze dochodzi do tego... Ten fakt, że jest to jednak kino psychologiczne i ta szpiegowska otoczka jest pewnego rodzaju pretekstem do opowiedzenia o czymś głębiej, no to już w ogóle ja jestem, wiesz, <gryzny> bardzo chętny do robienia takich filmów. No dobrze, to porozmawiamy w takim razie o motywie Sobowtóra, bo wtóra, bo. On... Pojawia się w popkulturze od niepamiętnych czasów. Tutaj wynotowałem sobie taką mądrą notkę. Mm -hmm. W kulturze, w której wartość stanowi indywidualizm i podkreślana jest niepowtarzalność każdej jednostki, spotkanie własnego sobowtóra musi budzić strach. Jest on odmianą potwora, przecząc owej zasadzie niepowtarzalności uznanej za prawo natury. Też miałeś takie głębsze, mówiąc kolokwialnie, rozkminy, pracując nad tą historią i zastanawiając się właśnie nad motywem sobowtóra. No wiesz, mówimy tu o sobowtórze w cudzysłowie, bo nie chcę tu zdradzać, ale no panowie nie są bliźniakami na pewno. Natomiast jest jeszcze taka ładna definicja tego słowa doppelganger, która istnieje szczególnie w niemieckiej mitologii mhm. i oznacza nie tylko bliźniaka, ale też po prostu złego ducha, który jakby podszywa się pod ciebie i czyni zło w twoim imieniu, a ty o tym nie wiesz. I jeżeli spotkasz go... To oznacza, że umrzesz. Tak zaczyna się wasz też film, taką właśnie. Definicję. Jest taka definicja, mhm. ale ona się spełnia, jakby nie. I mi się ta definicja bardzo podoba. Dlatego też ten film tak się nazywa, bo, bo też padają pytania, czemu ganger? trudne słowo i tak dalej. No, no rozumiem, że trudne, ale przecież. W końcu się wszyscy go nauczymy. No myślę, że akurat ten podwójny tytuł, Doppelganger Sobow, który jest całkowicie zamierzony, biorąc pod uwagę treść filmu. Sam mówisz, że to jest historia o dwóch mężczyznach, którzy z zupełnie różnych pobudek poszukują swojej tożsamości. Przez dłuższy czas nie wiedzą o swoim istnieniu, a są nierozerwalnie złączeni od samego początku. I chciałem Cię zapytać, czy ty, jako filmowiec, a propos tego szukania tożsamości. Też długo szukałeś swojej artystycznej tożsamości? Czy szybko zrozumiałeś, jakie historie chcesz opowiadać jako reżyser? Nie. Tak naprawdę, ja nawet nie mam takiej definicji do dzisiaj, jakiej ja bym chciał opowiadać historię. Wiesz, że jest jakiś. Łatwiej pewnie komuś z zewnątrz powiedzieć, jaki jest wspólny mianownik tych rzeczy, które ja robię. Na pewno. To, to co mnie interesuje to jest opowiadanie historii takich które są interesujące dla widowni no niby to banał ale jednak w polskim kinie nie do końca czasem ma się wejść historie że... interesujące dla siebie wydaje mi się że to nie tyczy się tylko kina polskiego ale generalnie wszędzie tak pewnie jest nie mam zdefiniowanego wiesz takiego no na pewno interesują mnie historie które mają haczyk które mają y, szansę na pogłębioną bardzo psychologię, ale też historię, jak dotąd przynajmniej epickie. To znaczy to jest coś, co mnie naprawdę kręci. Taka szerokość świata. Y, y, jakieś zadanie, no, musimy zrobić powódź albo zrobić Francję lat 70. To ja wtedy jestem bardzo na tak. Y, jak dotąd jeszcze nie uwiodła mnie żadna historia, która rozgrywałaby się w jakichś takich, wiesz, bardzo Kameralnych warunkach, ale to nie jest tak, że to się nie wydarzy. Moim zdaniem to się wydarzy mhm. w moim życiu, być może niedługo, bo też właśnie czuję potrzebę zrobienia czegoś chyba kameralnego w końcu. Bo się może już powoli zaczynam czuć, że się wyszalałem, aczkolwiek mam jeszcze przed sobą teraz produkcję, która na pewno nie będzie kameralna. Polskiego Titanika, nazywajmy rzeczy po imieniu. Do, to jest wspaniała historia, wspaniały scenariusz Caspar Bajona, więc nie mogę się po prostu doczekać, żeby już zacząć to robić. No dobrze, ale wracając do, do tego, co cię kręci, co cię kusi, co widzę w Twoich filmach, no to jedna rzecz jest taka, że lubisz filmy historyczne. Nawet jeżeli to jest historia dosyć bliska, nie wiem, 10-20 lat temu, mhm. to lubisz rekonstrukcję, lubisz świat trochę miniony. I też mam takie poczucie, oglądając swoje filmy, że czasami ja niemal czuję zapach wnętrz, w których rozgrywa się akcja. Wyszliśmy z kolegą z filmu Doppelganger i wymieniliśmy się spojrzeniami, powiedzieliśmy: czuć pieniądz, czuć robotę włożoną w to, żeby ten świat był zrekonstruowany no, bardzo, ale to bardzo sugestywnie. Czuć niesamowitą chemię na linii reżyser, scenografowie. Właśnie odtwarzania tego świata nie tylko w Polsce, ale i za granicą. O to się chciałem. Ba bardzo powiedzieć. dziękujemy. Dziękuję. I w imieniu moich wspaniałych współpracowników, bo to i scenografia, i kostiumy, i charakteryzacja, i zdjęcia, i. Wszystko wiesz, się na to składa. Chciałeś mnie zapytać o to, czy. czy no tak, to jest. O te rekonstrukcje tak, świata. I no te to właściwie dla mnie to nawet nie są rekonstrukcje, tylko y, konstruowanie świata od zera y, jest dla mnie niezwykle pociągające. Oczywiście dbamy o detal, żeby to się zgadzało w miarę możliwości z tą epoką. I tak dalej, ale y, ja nie mam takiej y, pasji rekonstruowania światów minionych, tylko ja mam pasję konstruowania światów, które są dla mnie równoległe i są, są kreacją. Więc my w ramach oczywiście y, danej epoki, w jakiej się poruszamy, jednak y, najbardziej ekscytujące jest to, że stwarzamy iluzję, i ona nie jest w 100%, procentach taka, jak to było. To jest jakaś nasza wizja tego świata minionego, czy Francji, czy Polski, PRL-u. PRL to jest, no wiesz, prze przefiltrowane przez, przez nasze jakieś wyobrażenia i to jest chyba najbardziej ekscytujące, w tym dla mnie. Dlatego też po prostu póki co uciekam do innych czasów, bo daje to szansę na właśnie dużą konstrukcję, a nie to, że po prostu postawię sobie kamerę na ulicy czy we współczesnym mieszkaniu i właściwie, mm, no wiesz, można włączyć i kręcić i, i, i wiesz. Nie ma tego fanu, no nie wiem jak to. <śm> Na przykład byłem pod wielkim wrażeniem ujęcia w Strasburgu, kiedy inscenizujesz ruch uliczny. Kręciliście zdjęcia w Rydze. Dobrze wy, wyczytałem. Ryga udaje Strasburg, czy, czy, czy Strasburg też jakby pojawia się prawdziwy? Słuchaj, nie pojawia się ani Ryga, ani Strasburg. Wszystko zostało nakręcone w Polsce. Wszystko w Polsce? Tak. No to teraz szczenka opada nisko i ląduje pod fotel. <grym> Jak wy to zrobiliście? Są tam takie ujęcia w filmie. Właśnie ruchu uliczny, znajdujący się bodajże niedaleko mieszkania głównego bohatera, granego przez um, Kubę Gierszała. Są naprawdę szerokie takie ujęcia, gdzie jest dużo statystów, dużo samochodów z epoki. Nigdy w życiu nie powiedziałbym, że, że to było kręcone w Polsce. Gdzie wy to nakręciliście? Jak? Wiesz co, kręciliśmy to w, chyba w sześciu miastach w Polsce. Eee, wszystkie plenery były poza... Za Warszawą, no bo w Warszawie ciężko jest w ogóle znaleźć jakikolwiek zakątek, który mógłby udawać Strasburg. Natomiast tutaj na to składało się trójmiasto, Wrocław, e, e, y, gdzie myśmy jeszcze byli, cholera? Toruń, Bydgoszcz, wiesz. Jakby czasami jedna ulica jest gdzieś, a następna sąs sąsiadująca w filmie jest, wiesz, 300 km dalej. Składaliśmy to z bardzo takich małych elementów. Mieliśmy kręcić ten film w Rydze, ale tydzień przed startem zdjęć wybuchła wojna w Ukrainie. No i wiesz, to był taki moment, kiedy w ogóle nie było wiadomo, co się wydarzy. Co się wydarzy, więc y, zrezygnowaliśmy z wyjazdu do Rygi. Eee, no bo był chaos po prostu i stwierdziliśmy, że my musimy. To był w ogóle straszny moment. Straszny moment dla nas wszystkich, dla ekipy, bo wiesz, tydzień przed startem zdjęć wydarza się coś, co dezorganizuje wszystkich psychicznie. I y, pamiętam, że przez pierwszy tydzień czy dwa tygodnie zdjęć, no właściwie łącznie ze mną, myśmy kręcili ten film, ale cały czas w telefonach patrzyliśmy, co się dzieje na froncie. I y, y, wiesz, y, co tam się w ogóle dzieje? No, to, jest, to był okropny moment, wiadomo, ale dodatkowo okropny y, dla takiej twórczej pracy. Plus musieliśmy bardzo gwałtownie zreorganizować się, załatwić pozwolenia na kręcenie nagle rzeczy, które mieliśmy już zdokumentowane w Rydze, wiesz, bardzo szybko y, i tu wielki ukłon w stronę y, no całego pionu scenografii i produkcji, że oni to po prostu w tak błyskawicznym tempie pozałatwiali, bo to jest zamykanie ulic, przerabianie tych ulic, no sam widziałeś to, wiesz, są duże inscenizacje, ale to się wszystko udało i, i, i idziemy dalej. Sam film, kiedy się go ogląda, wydaje się bardzo analogowy, bardzo w klimacie właśnie kina lat 70. -tych. Myślałem sobie, nie wiem, o Francisie, Fordzie, Copoli i rozmowie na przykład. tak mi miło. <grym> <grym> tak, że to była jakaś jedna z inspiracji, może? No pewnie, to znaczy myśmy z Bartkiem Kaczmarkiem, operatorem od początku założyli, że będziemy ten film robić w stylu retro, będziemy używać transformacji katorów, y, częściej niż, wiesz, steadicamu, czy jazdy. Tam oczywiście momentami to też się pojawia, ale że będziemy starali się to opowiadać właśnie y, na długiej optyce y, amerykańskiej. Zresztą wzięliśmy specjalnie w tym celu stare obiektywy anamorficzne Panavision, y, które mają klimat i pamiętają jeszcze tamte czasy. I no, Bartek świetnie też wypracował y, jakby ten to się nazywa LUT, czyli e, pewien taki rodzaj przestrzeni kolorystycznej, która jest założona już w kamerze i, i ziarną, i to wszystko, wszystko się z, no. Dzięki temu też te dekoracje i kostiumy wyglądają e, inaczej niż gdyby były nakręcone e, bardzo tak nowocześnie, powiedziałbym w. W strukturze obrazu, bo to nawet nie chodzi o inscenizację, ale też o, gran, gra, o fakturę obrazu. Ten, ta faktura pomaga po prostu tym wszystkim przedmiotom, ludziom wtopić się i stać się czymś z końcówki lat 70. czy tam 80. Jak wiadomo, zanim stałeś się e, reżyserem, pracowałeś jako operator, autor e, zdjęć. Czy teraz, kiedy współpracujesz e, z operatorami, jak wygląda wasza relacja? Dajesz im dużo wolnej ręki, czy raczej e, doskonale wiesz, jaki efekt chcesz osiągnąć? Wiesz co, daję im dużo wolnej ręki, wydaje mi się. Ale też u, umiem im powiedzieć, o co mi chodzi na hmm. samym początku, więc wydaje mi się, że łatwiej nam się po prostu porozumiewać, bo ja po, mogę użyć języka technicznego, i powiedzieć konkretnie o jaką optykę mi chodzi o, jaki, właśnie, o jaką fakturę obrazu. No jakby umiem, mogę konkretami. No, rozumiem, że jeżeli ktoś nie uprawiał tego zawodu, no to operuje bardziej ogólnymi, wrażeniowymi, takimi powiedziałbym, yy, hasłami, a tutaj my się porozumiewamy szybciej mhm. i łatwiej na pewno. Wspomniałem o tym, że film jest analogowy, ale też wyczytałem, że wykorzystywaliście efekty specjalne. Yy. Przy realizacji są tam jakieś ujęcia, w których komputery no pomagały. To jest też niesamowite. oglądasz na przykład filmy Davida Finchera, wydaje się, że nie ma tam żadnych efektów specjalnych, a potem jest making of i nagle okazuje się, że tych efektów jest mnóstwo. Jak to wyglądało w przypadku Znaczy, W przypadku dopelgangera głównie tyczy się to wymazywania wiesz, rzeczy, które, których nie możesz usunąć anten satelitarnych z okien. Okien dachowych, no, takich artefaktów współczesności, wiesz, są jakieś plenery miasta, gdzie nagle wystają nowoczesne budynki w tle. Musisz to wymazać. Hmm. Nie, nie przypominam sobie, żebyśmy my musieli robić jakieś sceny, wiesz, jakby bardzo ingerować w ramach scen postprodukcyjnie. To raczej była taka robota wy, wymazy, wy, wymazywawcza, bym hmm. powiedział. Co też jest du, duża robota jednak dla całego pionu postprodukcji. Zdarza się tak, że już macie niemalże skończoną wersję, i na, jak ktoś co, że słuchajcie, Jasne. tam coś zostało jeszcze z 2021. Co więcej, nigdy się nie udaje tego usunąć do końca. Zawsze się znajdzie widz na końcu, który już ogląda gotowy film i mówi, jak mogliście pominąć to, i jest. Rzeczywiście, no, te, tego jest dużo, Wiesz, ty, tej współczesności już. Coraz trudniej się robi takie filmy epokowe. E, nie wchodząc za bardzo w meandry intrygi, ponieważ to jest trochę poruszanie się jak po poluminowym spoilerów, hmm. ale w, jest w tym filmie wątek polityczny również. Ktoś związany ze służbami, hmm. angażuje się w politykę. To myślę, że też będzie wątek, który gdzieś tam pewnie będzie interesował wielu widzów. Czy na przykład pracując nad tą historią, zgłębiając ją, robiąc research, trafiłeś na dużo podobnych, autentycznych historii, gdzie rzeczywiście służby specjalne, światy służb specjalnych i polityki bardzo mocno się ze sobą przecinały i pojawiał się ktoś wzięty z tej wrogiej strony? No, mi się wydaje, że to się dzieje cały czas. No, służby są wykorzystywane w sprawach politycznych do dzisiaj. I myślę, że ten film właśnie jest w pewien sposób współczesny, mimo że się rozgrywa, yy, wiesz, 40 tam lat temu, czy nawet więcej, ale yy, moim zdaniem nie, nie jest, nie jest, ta historia jest uniwersalna i opowiada o takich uniwersalnych sprawach, jak właśnie to, po czyjej stronie stanąć, czy kłamać. W imię czegoś, yy, co się dzieje, jeżeli nagle całe życie służyłeś jakiemuś systemom, systemowi i nagle widzisz, że ten system jest yy, machiną zła yy, i tak dalej. Mhm. Więc yy, nie wchodząc w jakieś wielkie detale, no to wydaje mi się, że właśnie o tym ten film jest. Co, co robi ideologia z człowieka? Co człowiek może zrobić w imię ideologii? Jakie głupoty. Jeżeli w coś wierzy w, w historię, którą ktoś mu nadał y, już od dziecka, człowiek robi najgorsze rzeczy, bo wierzy po prostu w historię jakieś wymyślone, że coś jest lepsze, coś gorsze. Jakby prze, 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 przelatuje mu przed oczami prawdziwe życie i prawdziwa wartość, mhm. jak miłość, braterstwo, to wszystko przemija, bo jest wyższy cel, który jest bzdurą, jest nieistotny na końcu życia. I to jest rzeczywiście coś ponadczasowego. No i jest też bardzo mocny wątek ojcowsko-synowski w Twoim filmie. Świetna rola Andrzeja Seweryna, z którym już miałeś okazję nieraz pracować nad serialem, którego trzeci sezon wkrótce pojawi się na ekranach. No i właśnie o, o, o tego głównego bohatera też ch chciałem podpytać, bo w zasadzie postać gana przez Janusza Giersza, Janusza, <grytania> Jakuba Gierszała. <grytania> to jest w zasadzie antybohater, łamany na czarny charakter. Czy nie bałeś się, że widownia nie polubi tej postaci, biorąc pod uwagę, no, jak szemraną figurą poruszającą się w szarej strefie moralnej jest nasz Bo główny się. bohater? Wiesz, co wydaje mi się, że żyjemy w czasach, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do bohaterów, którzy są po prostu, no nie są, są połamani. Mają swoje różne odcienie i, i bywają też po prostu złowrodzy. Na tym się opiera, jakoś, wydaje mi się, w ogóle współczesne budowanie bohaterów. To już nie jest tak, że są tylko super dobrzy i super źli, tylko właśnie widzów interesuje przełamanie. Ja też wydaje mi się, że ten bohater, ja go lubię. Mimo wszystkich złych rzeczy, które on robi, ja go lubię, czy może nie tyle lubię, co po prostu gdzieś tam mu współczuję. Mhm. Bo ja widzę, że on. Chciał, chciał jednak coś zmienić. Ma moment taki, że chce zmienić to wszystko, i tak dalej, ale no, czasami jest to niemożliwe po prostu. Więc mi jest go szkoda. Też ja myślę, że on mimo wszystko, mimo całego zła, które czyni, jest w nim jakaś cząstka mhm. dobra, która jest widoczna na ekranie. Tak mi się wydaje, ale wiesz, no nie będę się wypowiadał za widzów. Jest też drugi bohater, którego gra Tomek Szuchart, który jest ewidentnie takim bohaterem, któremu kibicujemy i chcemy, żeby mu się udało. Nie? I, więc tutaj wydaje mi się, że te sympatie będą. Bardzo mi się podoba to w tym filmie, że będą się po pierwsze mhm. rozkładać. Jedni będą lubić tego, drudzy tamtego, a może będą mieli jakiś dylemat w związku z tym, że. Cholera, no nie lubię go, a jednak go lubię, no. Ale bije z twojego filmu jakiś taki pesymizm. Eee, hmm. Poczucie fatum, tego, że ludzki los e, może nie do końca zależy od nas e, samych, że e, czasem jesteśmy marionetką w rękach jakiegoś Demiurga wręcz. Hmm. No, jeżeli tak jest, to... To widocznie tak jest. <grym> Czyli to ja to, ja, to, ja twoje chyba, twoje wiesz, trochę wszystko, co robię, opowiada trochę o, o tym, że ludzie są w jakimś stopniu sprawczy, ale w jakimś stopniu też nie do końca y, na wszystko mają wpływ. Bo albo przychodzi powódź, albo na przykład ktoś cię zamyka w więzieniu na ileś lat za, za coś, czego nie zrobiłeś y, i nie możesz, nie możesz pokonać tego systemu. Ale potem się pojawiają jacyś ludzie, którzy ci pomagają, i jednak się udaje. Znaczy, pewnie te moje opowieści trochę krążą wokół tego. Mhm. Ale to nie był nigdy mój jakiś, wiesz, programowy. Że ja sobie na statut. Wiesz, wymyśliłem, że to widocznie mnie interesuje. Interesują takie opowieści, dlatego je realizuję, że jak do mnie przychodzi pomysł czy scenariusz i coś takiego tam się kryje, to widocznie to coś we mnie uruchamia i ja chcę to wtedy zrobić. Porozmawiamy troszkę o obsadzie filmu. Z jednej strony, aktorzy, z którymi miałeś już okazję współpracować. I wspomniany Andrzej Seweryn i Tomek Szuchart, który występował w Wielkiej Wodzie. No i też nowi aktorzy, Jakub Gerszał. Tak. Przede wszystkim też Emilii Kusze. Tak, mm -hmm. tak się czyta nazwisko. Zagraniczna aktorka, z tego co słyszałam, córka producentki filmowej, też jakby postać gdzieś tam od małego związana ze, ze światem, chyba. kina. jak wyglądało to kompletowanie obsady, no i tworzenie z niej zwartego zespołu, gotowego mm -hmm. grać do jednej bramki. No myślę, że tutaj Kuba Gierszo był taką kluczową postacią. No pewnie. No jakby, yy, najpierw najpierw pierws, 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 pierwszą rolą, którą szukaliśmy i obsadziliśmy, był główny bohater Kuba, a zaraz potem drugi główny bohater, czyli Tomek. Yy, I tak, no, jeśli chodzi o Kubę, to on po prostu spełnia wszystkie warunki, żeby zagrać te rolę. Poza tym, że ma, no jest naprawdę fantastycznym aktorem, do tego jest bardzo przystojnym moim zdaniem i spełnia warunek agenta, wiesz, w takim rozumieniu, że oto mamy Bonda, nie? Który oczywiście to jest przekorne w naszym przypadku, ale, ale jednak to jest facet z prezencją e, wspaniałą. No i znajomość języków, niemiecki, perfekt. To było jakby wpisane w te rolę, wszystkie te cechy, które e, Kuba ma, więc. Właściwie, jak on przyszedł na zdjęcia próbne i zagrał tam dwie czy trzy sceny, i wyszedł, to myśmy spojrzeli na siebie za nią, e, właśnie z tą producentką, i tylko tak powiedzieli, no to właściwie. OK, to nie ma co. Koniec, zamykamy grę. Tak. Natomiast na przykład obsadzenie tej drugiej roli Jana, która w scenariuszu ma mniejszy potencjał mm. dramaturgiczny, jest jak gdyby. No nie ma takich przebiegów jak Hans. Z bardziej dopełnieniem postaci. E, no to właśnie tutaj uważam, że Tomek był strzałem w dziesiątkę, bo y, on sobą, jakimś takim magnetyzmem, dzikością zrobił to, to co chciałem, że ta rola dostała. Coś więcej niż tylko to, co jest na papierze. Zresztą, oczywiście Kuba też dał więcej, ale Tomek mówi o tym, że no miał tru trudne zadanie. E Emily znalazła się trochę przypadkiem. Polecił mi ją scenograf Marek Warszewski, e który, z, e który, który e e pracował albo on, albo jego żona Sylwia e tak, e robili e serial Sloborn. W którym e, Emily gra i poleci, tak powiedzieli, sprawcią. I okazała się strzałem w dychę: to znaczy, jest to po prostu ultra utalentowana dziewczyna, zaledwie 20-letnia, chyba teraz. Jak kręciliśmy film, nawet nie wiem, czy miała 20 lat. I e, wspaniała, skupiona, mądra, e, przeprowadziła tę rolę w, w sposób taki, no, jak to robią zawodowcy z wieloletnim doświadczeniem. Dużo też żeśmy pracowali nad, nad tym, już nad dialogami razem z Kubą i z nią, i też ta, jakby, praca nad tym, żeby ten dialog po niemiecku był dobry. Bo jeszcze dochodzi temat tłumaczeń. Naprawdę, czasami to, co my możemy przekazać po polsku i nam się wydaje, że to kończy temat po niemiecku, trzeba to w ogóle zupełnie inaczej powiedzieć, nie? No plus. Yy, Mamy jeszcze świetną, moim zdaniem, obsadę tą, taką, tych ról drugoplanowych. Katarzyna Herman, jako uczniczka. <laughs> <laughs> tak, jako oficer prowadząca. <laughs> oficer prowadząca. <laughs> y, Wiktoria Gorodecka, w, jako żona Tomka i cała ta niemiecka rodzina. Y, naprawdę, to nie jest łatwe w Polsce obsadzić hmm, film z zagranicznymi aktorami, bo tak jak tu mamy dostęp właściwie do wszystkich i znamy wszystkich i możemy komuś zaproponować, to tam jednak to jest jakaś trudność i tutaj wielka zasługa reżyserki castingu Żywi Kosińskiej, no, która tych ludzi jakoś poznajdywała i okazało się, że wszyscy, nawet w najmniejszych rolach tych obcojęzycznych są no, w moim przekonaniu super. Świetnie mi się z nimi pracowało, byli aktorami, yy, aktorki, aktorzy z sercem na dłoni i z wielką pasją y, i chęcią zrobienia. Oprócz y, tej obsady, o której wspomniałem, jest jeszcze y, Natalie Richard, która y, gra y, matkę y, głównego bohatera. I mhm. y, y, to jest wspaniała aktorka i to, że ona u nas wystąpiła, y, bo to jest aktorka, która grała u Hanekego, to jest już ta klasa. I to, że, że ona się zgodziła, ona ma taki udział gościnny, specjalny. Yy, przeczytała scenariusz i po prostu z, napisała do mnie, że bardzo chce zagrać tę rolę małą, ale jednak bardzo istotną. I to było wspaniałe spotkanie z, z aktorką tego kalibru, yy, która oczywiście bardzo skromnie i, wiesz, fachowo podeszła do sprawy. Yy, Mieliśmy taki dzień, że zepsuło nam się coś na planie, tak na Amen, wiesz, podnośnik. Byliśmy gdzieś we Wrocławiu. Nie było to proste, była noc i ona, pamiętam, zimno było, staliśmy na zewnątrz i ja ją strasznie przepraszam, że to się dzieje i że musimy jeszcze poczekać i nie wiemy, czy to będzie pół godziny, godzina. Muszą to naprawić, nie? I ona po prostu z taką pokorą totalną... Doczekaliśmy tego momentu, zmęczeni, i ona zagrała wspaniale tę scenę pod domem, jak rozmawia z synem. Yy, już tu nic więcej nie powiem, bo będzie spoiler. To w ogóle że wrażenie niesamowicie spokojnej osoby. Yy, taka skała, na którą trudności odbijają się od niej. A jak, jak to jest na planie zdjęciowym? Nie. W głowie odbywa się burza, ale na zewnątrz jesteś. Nie, nie, ja, nie, nie. Ja jestem dosyć energi energiczny na planie i taki właśnie trochę w gorącej wodzie kąpany, że, 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 że lubię tempo, lubię szybko pracować, nie lubię przestojów yy, i one mnie wytrącają z równowagi, więc tutaj siedzi przed tobą troszkę ktoś inny niż mm, jak jestem na planie. Dobrze, w Gdyni zapytamy Szucharta i Gierszała, <śmiech> <Jak> <śmiech> O to, ma, to... wygląda. Nie pytaj się. Ale z drugiej strony, jeszcze a propos tych trudności z obsadzaniem zagranicznych aktorów, wiąże się z tym chyba jakaś przygoda, kiedy nie wiesz, czego się spodziewać. Bo po polskich aktorach wiesz, czego się spodziewasz, nawet jeżeli z nimi nie pracowałeś, to oglądasz ich już wcześniej na ekranie. Tak. A zagraniczni aktorzy są dla ciebie taką trochę terro incognito. Oczywiście. No, mamy tutaj też na przykład. Ee... No, tak, jak mówisz, to jest y, wielka przygoda y, odkrywanie y, no, rynku, którego w ogóle nie znamy. Albo bardzo słabo, bo tylko kojarzymy kilka rzeczy, które do nas dociera, y, ale no, nie znamy rynku, tak wiesz, dogłębnie. Y, więc y, to jest y, fajna rzecz, tak jak mówisz bardzo. Jeżeli pozwolisz, to pod koniec naszej rozmowy wrócę do jej początku i tego, co powiedziałeś tuż przed tym, jak weszliśmy na antenę. Mm. O tym, że pracując nad Doppelgangerem, splotły ci się kilka różnych projektów. I to był taki bardzo, ale to bardzo intensywny dla ciebie mm. czas zawodowy. Jak go wspominasz? Z perspektywy czasu, kiedy już rzeczy zostały podopinane. No, był czerwiec ponad rok temu, kiedy. Kończyłem postprodukcję wielkiej wody. Mieliśmy jeszcze dużo dobrze mówię. Czy ja już. Nie tak. To... Tyle tego, że człowiek już. Yy, tak mi się, się gubić. wydaje, że to był czerwiec tamtego roku, yy, że kończyłem postprodukcję wielkiej wody, kończyłem zdjęcia do, yy, do pelgangera i byłem już w bardzo intensywnych przygotowaniach do nowego Roysta Milenium. I właściwie wstając rano, naprawdę nie wiedziałem. Już gdzie mam iść, ale wiedziałem, że od, od rana do późnej nocy mam co robić, nie? I to był taki moment, kiedy to się wszystko na siebie nałożyło, i, i miałem taką chwilę refleksji, że, że okej, okay, kocham to, co robię, ale nie mogę tak robić, bo, bo, bo przestanę to lubić, nie? Po prostu nastąpi jakieś wypalenie czy coś w tym stylu, więc yy, teraz miałem po końcu rojsta kilkumiesięczną przerwę yy, i mam jeszcze chwilkę do rozpoczęcia kolejnej produkcji i właśnie to jest ten czas, kiedy układam sobie wszystko w głowie i jestem stęskniony teraz, żeby wrócić na plan, bo jednak przerwy też dobrze robią. Ta adrenalina chyba jest trochę uzależniająca, co? No pewnie, na maksa. To jest w ogóle przygoda życia, no. To jest wiesz, jakbyś był w Disneylandzie po prostu cały czas. W takim razie życzę Ci, żeby tej adrenaliny nigdy Ci nie zabrakło, ale jednocześnie, żeby work balance był zachowany i wszystko szło w najlepszy możliwy sposób. A tymczasem film Doppelganger Sobow, który 18 września na festiwalu w Gdyni otwiera tę zacną imprezę. Gratulacje z tegoż powodu, bo myślę, że to Dziękuję. chyba duża i ważna rzecz. Tak sądzę. A do kin wchodzi 29 września. Czyli więc niedługo. Zapraszam potem. Zapraszam Państwa do kin. Po prostu. Zapraszamy wspólnie. Sobowtur. Do, doppelganger. Sobowtur. Właściwa kolejność. Jawol, dziękuję. Ja <laughs> Dziękuję.